Cześć. Dziś zajmiemy się mądrościami pani Wandy Pułtawskiej. I od razu na początku muszę zastrzec kilka kwestii. Na 100% wyskoczy nam w wypowiedzi Karolek Wojtyła, więc jeśli jesteś przewrażliwiony na punkcie tego papieża, od razu wyłącz ten film i weź swoje zabawki gdzie indziej. Druga kwestia. Wanda Pułtawska jest osobą w podeszłym wieku i nie będę atakował jej personalnie. Znaczy postaram się. Nie ze względu na szacunek dla starszych. Tylko dlatego, że według mnie nie jest ona autorytetem żadnej materii. Ludzie tytułują ją doktorem, lekarzem, wszystko fajnie. Medycyna na Jagiellońskim, potem specjalizacja, adiunkcja w Klinice Psychiatrycznej Akademii Naukowej w Krakowie. Można powiedzieć doktor pełną gębą. Tylko, że od 1955 roku skalana katolicką wykładnią teologii rodziny i całego związanego z tym zakłamania, typowego dla katolickiej hierarchii. I tytuł wykładowcy medycyny pastoralnej raczej nie jest szczytem medycznych osiągnięć. To chyba jakby pastorałem leczyć, tylko nie wiem, czy chodzi o traktowanie go jako magicznej różdżki, czy jako kija do wypędzania diabła, który spowadza chorobę. Ponadto jej członkostwo w zespole wspierania Radia Maryja nie dodaje jej szczególnych zasług jako medykowi czy psychiatrze. Biorąc pod uwagę fakt, że pożegnała się z czynną pracą z ludźmi w swoim zawodzie na początku lat 70., pozwala domniemywać, że raczej nie jest na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami psychiatrii, neurobiologii czy kongwinistyki. To taka nauka łącząca psychologię, filozofię, neurologię, lingwistykę, antropologię i studia nad sztuczną inteligencją. Dlatego też nie będę wchodził w jej kompetencje, tylko odniosę się do tego, co mówi w tym konkretnym materiale. Zaczynajmy. Kim kobieta jest w oczach Pana Boga? Pan Bóg stworzył człowieka. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. I ta scena z Księgi Rodzaju pokazuje, po co Pan Bóg stworzył kobietę. Jest scena, że stworzył Adama i Adam chodził po raju. No ale widział Stwórca, że Adam był samotny. I stworzył, znaczy Adama stworzył do świata materii, dla ziemi, dla kwiaty, nazywał zwierzęta i tak dalej, a Ewę stworzył dla Adama, jasno napisane w Księdze Rodzaju. Kobieta jest dla mężczyzny, dlatego jest odpowiedzialna za każdego mężczyznę. Czyli za brata, syna, ojca i każdego. Kobieta jest dla mężczyzny, dlatego jest odpowiedzialna za mężczyznę? To masło maślane. Biblia jasno mówi, i nie tylko w Księdze Rodzaju, ale przez wszystkie swoje karty, że kobieta jest podległa mężczyźnie, jest od niego gorsza i ma go słuchać. Według Biblii kobieta była prezentem dla mężczyzny. Pomijam tu fakt, że w Księdze Rodzaju są dwie wersje mitu stworzenia, ale ta, że kobieta powstaje z mężczyzny, jest później. Ale zobaczymy, gdzie Wandzia pójdzie dalej. Czyli kobieta ma być pomocą mężczyźnie. To w jaki sposób? Tworzył wyraźnie do pomocy, nie do zabawy, tylko do pomocy. W jaki sposób się ta pomoc ma przejawiać? Kobiety, mężczyźnie? Na różne sposoby. Pomoc odnosi się zarówno do sytuacji konkretnej, jak i do teorii. Bo w teorii to jest tak, jesteś ty człowiekiem i ja człowiekiem, ale zadania są różne, więc jak oni mają razem stworzyć rodzinę, odmienna rola jest żony, matki, odmienna rola jest córki i tak dalej, więc chodzi o to, że w ogóle zainteresowania kobiety z natury rzeczy są skierowane do osób, do świata osób, a męskie są bardziej do świata materii. I stąd jest to wymaganie, żeby Ewa, tak oczekuje Pan Bóg od Ewy, że ona Adamowi pokaże właściwy wymiar człowieczeństwa, bo to nie jest tak, że nie jest tylko materia, tylko jesteś ciało uduchowione. Ewa z myśli Bożej ma być tą, która pokaże człowieczeństwo Adamowi. Żeby go odróżnić od świata zwierzęcego, a Ewa nie zrobiła tego. Czyli w skrócie mówiąc, faceci to materialistyczne świnie nie patrzące na innych. Tylko dzięki kobiecie mogą dostrzec inne osoby, ich potrzeby i bez kobiet faceci by się nawzajem pozabijali o zabawki. Nie wiem skąd taka teoria. Nie wiem, gdzie się to wykluło, ale to chyba jest dość dalekie od rzeczywistości. Oczywiście nie w przypadku, gdy jest się zwolennikiem religijnej wykładni ról płci w społeczeństwie czy małżeństwie. Idąc tropem myślenia pani Pułtawskiej, kobieta wychowująca samotnie dziecko zawsze będzie uduchowioną biedaczką, a mężczyzna samolubnym brutalem i socjopatą. I rodzynek na cieście. Kobieta jest potrzebna, żeby odróżnić mężczyznę od świata zwierzęcego. Czyli facet bez kobiety jest zwykłym zwierzakiem. Nieźle. Pewnie gdyby nie poglądy na inne kwestie, nazi feministki pokochałyby te wykładnie.
O jak daleko od rzeczywistości wylądowały te opinie? Oj, jak daleko. W wymiarze człowieczeństwa, w wymiarze relacji i emocjonalności? Wcale nie chodzi o emocje. Ma pokazać świat ducha. Duch to nie jest emocja. Duch to jest ciało. Tu właśnie jest nieporozumienie. Kobiety wszystkie uważają, że duchowy żyje, to jest tak, ona opowiada o sobie i przeżywa sobie. To nie jest duch. Psychika to jest ciało. Człowiek jest stworzony z ciała, psychiki i duszy. I wykształcona medycznie osoba mówi takie rzeczy? Człowiek składa się z ciała, psychiki i duszy? Serio? Skoro psychika bierze się z pracy mózgu, to nie jest odrębną własnością człowieka. A dusza? Gdzie są dowody na jej istnienie? Jako lekarz powinna wiedzieć, że leczy się symptomy i diagnozuje chorobę po objawach. Czyli, żeby określić fakt medyczny, potrzebne są namacalne dowody. Każdy lekarz pracujący według wymyślonych symptomów byłby momentalnie odsunięty od pracy. Zwłaszcza, że taka praktyka prowadzi często do śmierci pacjenta. Podobnie w psychiatrii. Nie wymyślasz powodów choroby, tylko ją diagnozujesz. Nie jest to tak ścisła nauka jak medycyna, ale jednak jakieś standardy są. I mówiąc, że dusza jest składnikiem człowieka, skłaniasz się bardziej w kierunku egzorcyzmów i choroby duszy niż medycznego profesjonalizmu, czyli średniowiecze, co najmniej. I teraz kobieta musi się nauczyć swojej duchowości, że ona jest nie tylko pełna emocji, ale właśnie jest duchem ucieleśnionym. I cała działalność wychowawcza Karola Wojtyły stosunku do kobiet była taka, żeby kobieta odkryła swoją duszę. I dla tej duszy coś robiła, żeby ją rozwijała. Nie emocje, które są zmienne, które zależą od wszystkiego. Od bólu zęba, od deszczu, i od wieku i tak dalej. Czyli ma rozwijać duszę, a nie emocje, które są zmienne. Imputuje to, że dusza jest niezmienna, czyli nie można jej rozwijać. No chyba, że coś źle czytam. Zobaczyć, że nie jesteś ciałem, tylko masz duszę i że masz na dodatek umrzeć. A to znaczy przejść w wymiar, gdzie duch będzie panował tylko. Kobieta ma pokazać światu, że człowiek jest odmienną rzeczywistością niż wszystko inne. Jej, powiedzmy, wartość człowieka, jego godność, ale przede wszystkim pokazać mu, że jest stworzeniem. Czyli Adam powinien przez Ewę dostrzegać Boga. Jeden z psychologów napisał, że kobieta ma w rodzinie taką rolę jak Duch Święty w Trójcy Świętej. Nie wiem, czy wytrzymam do końca. Może by tak pani Pułtawska powiedziała, który psycholog tak napisał? I cały czas imputuje, że bez kobiety mężczyźni są debilami, jeśli chodzi o wartości wyższe niż materializm. Mu się zagęszcza. Ma łączyć dziecko z synem. To samo jest w życiu rodziny. Kobieta powinna być tą osobą, która zauważa właściwy wymiar człowieczeństwa. Czyli facet w rodzinie może nie robić nic, bo to rola kobiety? Ona została stworzona przez Pana Boga, według tego, co Jan Paweł II napisał w liście do kobiet. Został stworzony w niej pewien geniusz, geniusz kobiety. Więc jest genialna w emocjach, natomiast brakuje jej tego, co jest to rozumie przez serce. Ojciec Święty, trzeba czytać to, jak on wykłada swoją filozofię. To serce dla niego to jest głębia sumienia. Kobieta ma wrażliwsze sumienie, które bardzo łatwo zagłuszyć. Więc jest kwestia wychowania sumienia, o to chodzi właśnie. Kobieta musi wychować swoje sumienie, bo na przykład dziewczyna zakochana uważa, że ma prawo dać mu wszystko. A ja mówię, nieprawda, nie masz prawa dać niczego, co jest złe. Jeżeli chcesz dawać chłopakowi tylko swoje ciało, to go krzywdzisz. Ojciec Święty, wybitny specjalista od kobiet. Opanuj emocje. Wychowanie sumienia, czyli indoktrynacja. Nie widzę tego inaczej. Kobieta musi zostać zindoktrynowana do tego, żeby być matką i żoną. Można też dyskutować o tym, że kobiety są emocjonalnie mądrzejsze. Są wrażliwsze, to fakt, ale czy mądrość polega na uleganiu emocjom, czy na ich okiełznaniu? To ocencie sami. I już teraz powiem, jak jest jakaś dziewczyna, która chce mnie skrzywdzić poprzez oddanie swojego ciała, piszcie śmiało. Mam miejsce, gdzie możecie mnie krzywdzić całą noc. Nawet zrobię potem śniadanie i kawę do łóżka. Bo jej sumienie dyktuje to, co emocje. Emocja, jak kocham, to ja mu się dam. Nie. Kochasz go, to masz mu pomóc, żeby poszedł do nieba, a nie do ciebie. Według tego miłość to nie jest bezwarunkowe pragnienie szczęścia drugiej osoby i jej akceptacja, tylko wypełnienie poleceń o tym, żeby ktoś drugi poszedł do wyimaginowanego miejsca. Chyba ktoś zamienił mózg i przysłowiowe serce na kadzielnicę. Kobieta chce przytrzymać mężczyznę przy sobie,
a właściwie zadanie razem z mężczyzną, z mężem swoim dojść do nieba, z dziećmi, cała rodzina. I to jej oddanie się często jest podyktowane takim lękiem, że jeśli się nie odda, to go straci, że on odejdzie wtedy, tak? No nie powinno, dlaczego lękiem? Kochanie, jak jest prawdziwa miłość, to nie ma żadnego lęku i on nie odchodzi. Bo miłość to jednostronne chcenie, a nie synergia dwojga ludzi? Ciekawe, ciekawe. Ale odchodzi ten, kto nie kocha. Ale dziewczyna głupia myśli, że to jest miłość. Żadne uczucia to nie jest miłość. To jest reakcja, a miłość to jest podstawa woli. Emocje to reakcja, a miłość to podstawa woli? Dużo wielkich słów, mało treści. Miłość nie jest bytem, nie jest niezależnym konstruktem. Jeśli miałbym po swojemu, subiektywnie, zdefiniować miłość, to nazwałbym ją specyficznym stanem emocjonalnym, który przejawia się w bezwarunkowym oddaniu drugiej osobie, poczuciem odpowiedzialności za drugą osobę i dbaniem o to, żeby druga osoba była szczęśliwa. Nie ma miłości bez emocji i takie gadanie to próba zdefiniowania czegoś, co zdefiniowane jednoznacznie i obiektywnie być nie może. Zresztą kościelna i religijna wojna o własność pojęcia miłości trwa od wieków. Z tym, że Kościołowi lepiej wychodzi granie innym stanem emocjonalnym – strachem. Bo miłość jest otwarciem, akceptacją, tolerancją i ciężko przy jej pomocy zniewolić człowieka. Wrzucanie miłości do worka pojęciowego, zwłaszcza razem z koncepcją woli, jest właśnie taką próbą zawłaszczania najbardziej wyzwalającej człowieka emocji. Miłość jest emocją. Jeśli według pani Pułutawskiej nie jest, trochę mi jej żal. Trochę. Która angażuje całego człowieka, więc jak mężczyzna naprawdę kocha, to on cię nie skrzywdzi i ona się nie będzie obawiać, że on odejdzie. Natomiast jak dziewczyny chcą zaliczać chłopaków, no to jedna wyrywa dług. Jest problem, że teraz dziewczyny są nastawione na to, że ona musi mieć swojego chłopca. To jest nonsensem, bo nie można posiadać drugiego człowieka. Trzeba kobiecie pokazać, że ona ma swoje indywidualne życie i nie musi szukać chłopaka. W tej chwili dziewczyny gonią za chłopakami. Mocno. Mężczyzna może kochać, ale jeśli bez wzajemności, to po prostu odejdzie. I nie wiążmy tego z krzywdą kobiety. Czasem odejście jest jej przeciwieństwem. I to się pani Wandzie nie podoba, bo przecież nie może tak być, że kobieta szuka swojego szczęścia. Ona ma siedzieć, pachnieć, być emocjonalnym geniuszem i duchowym przewodnikiem i czekać. Czekać, aż przyjdzie książę i poprosi ją o miłość, skoro miłość jest kwestią woli, nie emocji. I pewnie wszystkie podrywające mężczyzn kobiety robią to nie dlatego, że nie chcą być biernymi, pasywnymi uczestnikami życia, tylko dlatego, że chcą zaliczać. To dziwki bezbożne. Pani doktor powiedziała o tej miłości, że to nie jest prawdziwa miłość, ale miłość nie powstaje od razu. Trzeba się wychowywać wzajemnie do tej miłości i ona przychodzi z czasem. Nie, ona nie przychodzi. Człowiek wypracowuje miłość, a miłość nie przychodzi sama. Mhm. To jest taki Ojciec proces. Święty mówił, uczcie się kochać. Kolejne słowa eksperta od związków damsko-męskich i miłości. Nie chcę na razie brnąć dalej, ale są setki przykładów, że Wojtyła nie kochał ludzi. Kochał tylko Kościół i jego nauki, które oczywiście były jego naukami. A czujcie, że miłość jest, nie przyjdzie sama, tylko musi się wypracować. Natomiast chodzi o to, żeby mieć świadomość, że miłość ma się zakorzenić w duszy, a nie w emocjach, nie w ciele. Miłość nie zakorzeni się w czymś, co nie istnieje. Poza tym poprosiłbym o pokazanie, gdzie ta dusza jest, pani doktor. Przychodzili młodzi ludzie do Ojca Świętego, chodzili z nim po górach i mówili, wujku, my się kochamy. A on im mówił, nigdy tak nie mówcie, mówcie inaczej. My uczestniczymy w Bożej miłości, bo jeżeli nie uczestniczycie w Bożej miłości, to to nie jest miłość. Więc nie nazywaj byle czego miłością, stąd Karol Wojtyła odróżnił miłość od pięknej miłości. To, co ludzie nazywają miłość, a co on chciał pokazać? Miłość piękną, oblubieńczą. Zaraz mnie coś trafi. Dwoje ludzi czuje do siebie coś specjalnego, a takie patafiany będą nam wciskać swojego niewidocznego przyjaciela i niszczyć to, nazywać to byle czym? Dlaczego? Pytam się dlaczego? Kto dał komukolwiek prawo do takiego postępowania? I swoją drogą, kto dał prawo Pułutawskiej do decydowania, co jest miłością, a co nią nie jest? Jak mnie to wkurza, jak ktoś próbuje zawłaszczyć coś, co czują inni ludzie? Teraz jest bardzo zafałszowany obraz ten, który pokazuje świat miłości. Po czym taka dziewczyna może poznać, że jest kochana? To nie jest tak, że teraz, bo świat istnieje długo i zawsze byli
te problemy, że człowiek nie poznaje od razu, ponieważ człowiek nie jest ani genialny, ani święty, dopiero się rozwija. Więc błędy ludzkie były, grzechy były, są i będą. Chodziło o to, że człowiek świadomie robił poprawkę, używał rozumu i żeby go ktoś wychowywał. Człowiek musi mieć mistrza, prawda? Mistrzem na... Dlatego jest wcielenie Chrystusa, żeby człowiek miał model, jak ma żyć. Zatem do momentu, gdy pojawił się Karolek i jego koleżanka Pułtawska, byliśmy głupi, ślepi i oszukiwaliśmy się. Dopiero oni przyszli i powiedzieli nam, jak mamy żyć, co czuć, jak czuć i po co. Taki ładunek pychy dawno mi się nie trafił, nawet jeśli jest tylko pod tekstem. Bo oczywiście wprost nie jest to powiedziane, ale jeśli wysławiamy takie kategoryczne tezy, definiujemy jednoznacznie pewne zjawiska, a potem mówimy, że ludzie się mylą, to chyba jasne, że jesteśmy pełni pychy. A pycha to podobno ciężki grzech. No chyba, że kumplowanie się z papieżem zwalnia z grzechów. To całkiem możliwe. Nie znam wszystkich układów. Masz żyć Chrystusa i masz naśladować, bo inaczej byś nie wiedział, człowieku, jak masz żyć. To już jest przegięcie. Ilu jest chrześcijan na świecie? Niecałe 2 miliardy, czyli około 30% ludności Ziemi. Czyli 70% ludzi na Ziemi nie wie, jak żyć. I są pewnie gorsi i pójdą do piekła. Uwielbiam takie argumenty i tezy. Po prostu pokazują pychę i szowinizm religijnych tyranów. A czy taką miłość trzeba jakoś podsycać, która już jest, która jest wypielęgnowana, miłość w małżeństwie? Kochanie, miłość jak jest, to jest, ale ona musi najpierw być, proszę pamiętać, że miłość, którą wy nazywacie miłością przed małżeństwem, w ogóle nie jest miłością, a ponadto kończy się w chwili ślubu. Ponieważ skończył się okres przedmałżeński. Jest nowy etap i teraz trzeba budować nową miłość na innych warunkach. I ta miłość małżeńska musi mieć takie cechy, jak święty Paweł mówi w liście do Koryntian, rozdział 13, w pierwszym liście, która wszystko wybacza, wszystko rozumie, niczego nie żąda, więc miłość totalnie altruistyczna. Teraz poszło po bandzie. Czyli nie ma miłości bez ślubu i to pewnie kościelnego. Naprawdę, to nie są rzeczy, które powiedziałaby osoba, która ma pojęcie o człowieku. To mówi ktoś, kto jest zindoktrynowany lub chce indoktrynować. I zauważyłem ten dziwny wyraz twarzy dziewczyny, która przepytuje Pułtawską. Mam wrażenie, że ona cały czas ma ochotę parsknąć śmiechem. Ale to może złudzenie. Karol Wojcyła, profesor na KUL-u, wygłaszał monograficzny wykład, który potem wszedł w książce Miłość i odpowiedzialność. Tam można wypatrzeć, jaka ma być miłość, o której mówi Karol Wojtyła. Ma być całkowicie altruistyczna, czyli tylko dawanie. Jeśli też cokolwiek wziąć, to już nie jest miłość, to jest egoizm. A co z miłością księży do małych chłopców? Chyba nie przeszkadzała za bardzo Wojtyle, skoro nic z nią nie zrobił. A co z jego rzekomą miłością do ludzi w odniesieniu do Afryki? Tak bardzo altruistycznie kochał Afrykanów, że zabronił im najskuteczniejszej ochrony przed AIDS. Niech żaden bandyta i religijny zalota bez pojęcia nie poucza nikogo o miłości. Zwłaszcza, gdy sam ją w sobie musiał tłumić i się jej wyrzec na rzecz sutanny i służby zakłamanej instytucji. Jak słyszę w jednym zdaniu Wojtyła i miłość, to mnie szlak trafia. Miłość ma być altruistyczna, sprawiedliwa i wymagająca. Przed chwilą powiedziała, że jak w miłości chcesz brać, to nie jest miłość. Teraz mówi, że miłość ma być wymagająca. To jak ma być, bo się zgubiłem? A na czym ta sprawiedliwość polega? Sprawiedliwość to jest takie działanie, które nikogo nie krzywdzi, któremu dajesz to, na co zasłużył. To jest ludzka sprawiedliwość. To jak w końcu, babciu? Sprawiedliwość to nie krzywdzenie, czy dawanie według zasług? Bo to nie są uzupełniające się stwierdzenia, tylko często wykluczające się. Klaryfikacja potrzebna. I Bóg też jest sprawiedliwy, czyli za dobro wynagradza, a za zło karze. Dowodem sprawiedliwości jest niebo i piekło. Czyli jednak nie chodzi tutaj o niekrzywdzenie. Ech, się zaplątała staruszka. Szczere wyrazy współczucia dla 4 córek Wandy Pułtawskiej. I ja rozumiem, że Pułtawska jest osobą starszą, że przeżyła swoje. Zapewne po jej przeżycia w obozie w Ravensbrück, gdzie była ofiarą nazistowskich eksperymentów medycznych, Bóg i Kościół był jej pomocny w poradzeniu sobie z traumą. Jednak inteligentna, rozsądna osoba wie, kiedy powiedzieć dość. Nie znam się, wypadłem z obiegu, świat się zmienił, ludzie się zmienili, wiem zbyt mało, żeby chociaż udawać autorytet. I to jest najbardziej przygnębiające i jednocześnie wkurzające. To, że ktoś coś przeżył, żył długo, nie jest przesłanką do automatycznego uznawania autorytetu tej osoby. Jeśli mamy przed sobą osobę,
taką jak Wanda Pułtawska i wypowiada się ona na temat przeżyć z okresu wojennego, stanu jej specjalizacji i wiedzy naukowej z okresu jej aktywności zawodowej, nie ma problemu. Słucham z ciekawością, bo zapewne ma pełno tej wiedzy i mimo jej skrzywienia naukami Kościoła to wiedza ważna i przydatna. Natomiast jeśli wchodzi w tematy współczesne, sorki, ale jej kompetencje wygasają w okamgnieniu. I próby podbudowania swojego zdania innym pseudoautorytetem, w tym przypadku papieżem, tylko pogarsza jej obraz. Zwłaszcza gdy wypowiada się autorytarnie, karząco i agresywnie. Po prostu czasem trzeba wiedzieć, kiedy przestać. Tyle na temat Pułtawskiej. Oczywiście cały czas czekam na filmy od was. Mam już kilka, mam też zapas, jakbyście nie podesłali nic. Więc na pewno w każdą sobotę pojawi się kolejny materiał. A jak czas pozwoli, może częściej. Ale sami wiecie, jak to jest, jak się pracuje w korpo. Nigdy nic nie wiadomo. Jedna uwaga. Nie podsyłajcie mi filmów, które trwają kilkadziesiąt minut. Takie filmy lądują w kolejce nawet za zapasem. Jeśli nie możecie wyciąć z filmu kwestii, do których mam się odnieść, to chociaż zanotujcie, kiedy w trakcie filmu znajdują się wypowiedzi, które szczególnie was interesują. Z pięciominutowego filmu robi się dziesięciominutowy. Wiecie, co się robi z filmu godzinnego? No właśnie, kto to będzie oglądał? Zatem, jeśli macie ochotę na mój komentarz do długiego filmu, albo uzbrojcie się w cierpliwość, albo dajcie mi punkty zaczepienia w tym filmie. Wtedy sam powycinam to, co was interesuje i się do tego odniosę. Jeśli podoba ci się ten film, wduś lajka, zasubskrybuj kanał i udostępnij ten film, gdzie tylko możesz. Jeśli masz uwagi, coś do dodania, komentarze są do dyspozycji. Dzięki i bądźcie dla siebie wspaniali.